No cześć widzowie! Siemanko! Dawno nas nie było, ale wracamy z nową grą. I to jaką grą? Spider-Man 2 w wersji na PlayStation 5. No i zacznijmy sobie od skrótu wydarzeń. Na pewno wiele się działo. Nie wiem, czy graliście w jedynkę i dwójkę. My tak. Także zobaczmy, co się wtedy działo. Napisał tu coś o sobie. Musisz się zareklamować. Najgorzej. Jakieś sugestie? No, pomyślmy. Cześć, jestem Peter Parker. Mam 25 lat. Ja to wszystko pamiętam, chłopie, a ty? No, ja też. I kocham najlepszą kobietę na świecie. Całkiem skromnie. Która jest najlepszą dziennikarką w mieście? Widzowie, nie ukrywam, że wersja jedynki i Milesa Moralesa była naprawdę wymiatała. Krótko mówiąc, wymiatała. Liczymy na to, że ta dwójka będzie tak samo dobra. Jakiś czas temu ukąsił mnie radioaktywny pająk, który obdarzył mnie supermocami. Nie mogę tego napisać. I to jest chyba jedna z lepszych gier, w jakie graliśmy, co? No, to prawda. Wykorzystywałem moce, żeby chronić miasto i powstrzymywać licznych złoczyńców. Ej, ten był koksem. No, ten końcowy boss. No, to notariusz. Zamknął jego laboratorium. No. Nie, to nie był chyba ten taki... Użył broni biologicznej. W końcu zdołałem powstrzymać Otta. Nie wiem, chyba biało-niebieski on był? Ten końcowy taki, wiesz. No tak. To był Octavius? Ja nie jestem Peter. No, tak. Widzowie, napiszcie w komentarzu. Masz 17 lat i uczysz się w Brooklyn Visions Academy. Ej, to też była dobra część. No, to prawda. Od czasu do czasu pomagam mojej mamie w pracy w Harlemie. Jest radną, nazywa się Rio Morales. I podoba mi się jedna dziewczyna. Jest niezwykła i inspirująca. A w dodatku to najlepsza artystka w mieście. I mnie też ugryzł radioaktywny pająk. Fajnie. Bycia Spider-Manem uczył mnie stary pająk. Ten był chyba pierwszym bossem, nie? No, chyba. Zginął z rąk Martina Lee. O, Martin Lee, on był ostatnim bossem. Octavius był mega potężny, ale to nie był ostatni boss, widzowie. Serio? No. Martin Lee, ten taki właśnie... O to, widzisz? A, tak, to ci chodzi. Tylko w sumie było właśnie, bo ja mówiłem o tej drugiej wersji. No. A w tej pierwszej był Octavius, a w Milesie Moralesie był chyba Lee. No. Nie mogę pisać sobie, nie wspominając o Spider-Manie. Pewnie, że możesz. W ogóle nieźle, że to będzie dwóch Spider-Manów i z tego co wiem, chyba będzie można grać raz jednym, raz drugim. Nie wiem tylko, czy będziemy mogli to wybierać, czy to będzie w wersji fabularnej. Raczej ta druga opcja, zobaczymy. No dobra, przechodzimy sobie w takim razie do nowej gry. Dawaj chłopie, lecimy z tematem. Okej. Gotowe. Wszystko gra? To jest chyba jego syn, nie? Coś kojarzę. No. Co ty chcesz? Jeśli się nie uda, zabij mnie. Uda się. Nie zostało mi wiele czasu. Panowie, więcej uśmiechu. Chciałbym się chociaż pożegnać. To ma być wesoła gra, a nie... No właśnie. Nie zamierzam cię stracić. Ej, widziałeś? Tam w tle chyba ten Venom sobie już latał. No właśnie. Nie pozwolę ci Chyba padzik wibrował, co? No. I widzowie, w padzie od PS5 naprawdę te wibracje są mega fajne, jeżeli nie macie, no koniecznie musicie to zobaczyć, sprawdzić u kogokolwiek, fajnie te wibracje działają. Chłopie, jest weekend, a my znowu wracamy do szkoły. No, o co chodzi? O co chodzi? Siadamy. Jestem! Wejście smoka w las z buta, chłop. Dzień dobry, uczniowie. Jest dziś z nami nowy nauczyciel. No siema. Siema. Ej, to jest ten nowy Spider-Man? Znaczy w sensie, on jakoś inaczej wygląda chyba. O, nie. Patrz.
Peter Parker. I mamy dziś ogromne szczęście, bo jesteśmy na fizyce. Ale Peter jest napisany. No bo to jest on, tylko chyba zmienili go troszeczkę wizualnie. No, to prawda. Zastanawialiście się, jak insekty i ptaki, gady biegają po wodzie? Dwa słowa. Napięcie powierzchniowe. Łazienka? Dobrze? W tym napięciu chodzi o kohezę. Współczynnik napięcia powierzchniowego, gamma, to stosunek siły działającej stycznie... Tam się coś już dzieje za oknem, chłopie. Pierwsza misja, czuję to, czuję to. Do wartości L. Piasek, dobra. Chyba mam pomysł, co to może być. Co? Ty też już pewnie będziesz wiedział. Był taki gościu z piaskiem, z piasku. I to może być on. Pan Morales. Serio? Tak? No na tak. Pewno nie poradzi pan sobie z tym sam? Otóż nie. Dobrze, więc klaso, rozdział 4 lub 5, czytajcie. 4 lub 5, cokolwiek. Jak wróci dyrektor i mnie nie będzie, wylecę. No wiem, ale musisz to zobaczyć. Dobra, zaczyna się akcja, coś tak... Okay. Chłopie, to jest to. Jaram się nieziemsko, bo naprawdę jedynka była mega fajną grą. Dlaczego dziś? Na bank mnie wyleją. Jest akcja. Dzieje się. Idziemy. Ej, dobra, obstawiamy, którym będziesz grał. Ja myślę, że Miles... A, jednak ty chciałem powiedzieć, że Milesem. Dyrektor Evans już jest wściekła za to spóźnienie z rana. Mówiłem, żebyś był na czas. Dobra, tak. Ło, chłopie, wszystkie drzewa twoje w okolicy. Mam spotkanie w sprawie podania o przyjęcie do koleżu. Dawaj, leć konkretnie na ty... Dolećmy do miasta. Czuję ten vibe'ik z jedynki, naprawdę, to była gierka. Dobra, 100 metrów już mniej, czyli coś tutaj będzie działo. Okej. Dobra, chyba jednak nie. Dawaj, góra, chłopie. Ty czymś strzeliłeś, czy co to było? Nie. Lepiej zjawcie się szybko w centrum. Jesteśmy w... Dobra, coś się dzieje w centrum, chłopie. Nadal nie wierzę, że JJJ jest twoim szefem. Dobra, to policja. To co robimy z Marko? Od ostatniego starcia minęły... Miles cię wyprzedził, goń gościa. Pamiętaj, że to my jesteśmy tym prawdziwym Spider-Manem, a on jest tak, wiesz, na dokładkę. No, to prawda. Dobra, gonisz. Wyprzedziłem go! No, na chwilę tak. No! Widziałam już. Dawaj na most, chłopie. Idziemy na most. Dobrze, że teraz jest nas dwóch. Powodzenia. Dzięki, MJ. W sumie przydałby się na... Ty, co to było? Testowaliśmy go. Nie mogę się pańczynał. Okej. Bez komentarzy. Chłop zapomniał, jak się lata od jedynki. Dobra, na pewno R2 i X-em gdzieś tam do przodu lecisz chyba. Wow. Ty, ale tu się już grubo dzieje. No to prawda, chłopie. Tu się dzieje. Helikoptery. Budynek rozwalony. I jaka burza piaskowa. Dobra, sprawdźmy, czy to ten gościu w ogóle. Nie, no w sumie kto inny. No to prawda. Widziałeś to? Chłopie. Unik, kółko! Jesteś cały? Tak, ale chyba go... O, już dobra, widać, że to ten gościu. Yes. Ty, ale jaki wielki, co tu się dzieje w ogóle? No chyba nie w tą stronę. Unik! O, chłopie! Już dostałeś? No, ale dostał w cymbał. To ewidentnie nie Stambul, guys. Tutaj się dzieje znacznie więcej. Ile on ma życia, chłopie? L1 R1! Chłopie, robię to właśnie! Dobra, już chyba za późno. Unik! Ajajajajaj! Teraz to mu naprawdę od
I w ogóle jaka grafa. Co tu się dzieje? To wie, PS5 ma tą grafikę dosyć dobrą. Ale tutaj nas na... No i o to chodzi. Unik, uwaga. Okej. L1 R1. O, on ma łeb jak sklep. Dawaj, 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 dawaj. Trójkąt. Ej, chłopie, z daleka to nie wyglądało, że jesteśmy aż tacy mali. To chyba po nas. Krótka gra. Nie żartuję. Może spróbuj jogi. Nie jest zbyt rozmowny gościu. Widocznie bardziej Pilates. Taki miałeś pomysł? Nie mówiłem. Dawaj sprint, R2, lecisz chłopie. To miał być całkiem normalny dzień. Nauka, fizyki, niezręczne rozmowy w pokoju. Jaka ta gra jest dynamiczna, ile tu się dzieje w ogóle, o co tu chodzi? Trójkąt. Okej, lecimy. Dobra, jeden ziomuś uratowany. Napięcie powierzchniowe. Myślałem, że go wywalił przez okno, ty. Mini Marco? Mini Marco. Mini Mike. O nie. W sumie w Spider-Manie... Te... O, wielu nich. Co i światło są. Wiesz co, chłopie? W Spider-Manie te walki to chyba była jedna z tych rzeczy, można powiedzieć. Oho! Tak, ale jak się okay. Widzowie, to jest w ogóle nasz pierwszy odcinek z kamerką. Jeżeli chcecie więcej takich odcinków, gdzie nas widać, nawet w takim małym ekraniku jak teraz dzisiaj, to dajcie oczywiście znać w komentarzu. No musimy wiedzieć, co jest dla was lepsze. Jest mała awaria. Co to było? Nic, nic, ja tylko... Ej, chłop! Kosmos! O, chłopie! Ty, ja to chyba zaraz przejmuję na chwilę. To... Jest dobrze! Jest dobrze! Ty, oddech, mam nadzieję, że on ma świeży, bo co on robi w ogóle? To jest chłopiec, to. Ej, daj mi chwilę jednego rozwalić, mogę na chwilę? No to te rozwaliłem. Dobra, mam gościa. Myślałem, że na chwilę przyjąłem i już zginąłem, ty. Dobra, długo nie powalczyłem. Okej. Masz, chłopie, ratuj, ratuj. Ciebie to nie dotyczy. Daj mi spokój! Chcę ci pomóc! Ale najpierw zaboi. Dawaj, 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 chłopie! Piasek plus woda równa się błoto, także go rozpuścimy. No dobra, jak nas będzie tak nawalał, to chyba go nie rozpuścimy jednak. A gdzie jest Miles, chłopie? Ej, no właśnie! Ty dopiero do mnie dotarłeś, przecież gdzieś musi być drugi... O, tutaj! No i o to chodziło. Nie cieszył się z odnowienia kontaktu? Jak to się mówi, lepiej późno niż wcale. No to prawda. Daj mi spokój. Teraz leć Miles się. No. Tak to się robi. No dobra, ale jeszcze tego życia ma trosze. Ole, ile mu zabrało życia, chłopie. Więcej wody. Trafię go siecią. A bo my teraz Milesem w ogóle jesteśmy. No to prawda. 5 godzin później, ale zauważyłem, nie? Chłopie. Ty, to jest dobre. Kwadrat, kwadrat! Lecimy!
Jaką on tam dziurę ma? O, trójkąt, trójkąt. Chyba mu rozwalimy zaraz rękę. Nie ma ręki. Ale to, to nie jest dla nas dobrze. Ewidentnie. Pół miasta. Katapulta, lecimy z tematem. Uważaj. Dobra, i on już ma mniej niż połowę życia. Trójkąt. Lecimy. Chłopie, jak rozwalam jak nic. Potrzebujemy źródła wody przy Wall Street. Ale chłop zostaje bęcki. Chłopie, patrz. Dobra, jednej łapy nie ma, ale ty nie masz tych... tej amunicji chyba. Nie? Ganki wszystko wie, a poza tym strasznie dziwnie się zachowywaliśmy. Nie trzeba się było pchać do szkoły na przymusy. Ja, on jest z piasku, to on nie może na przykład sobie tej ręki jakoś dorobić? A tak. To jest trochę dziwne. Ja myślałem, że nie zrobisz tego uniku, ale 1-1, dawaj! Aj, ty dobra, dobra. Kółko, kółko! O, głupia! Nie było kółka. Nie, dobrze. I pu, 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 pu. Trójkącik, dobrze. Nie, chyba jeszcze. To byłoby zbyt... Chociaż, chociaż... Aj, nie. Jeszcze nie. O, teraz jeszcze akurat tak. To już będzie po nim. Widzowie, konkret. O, chłopie. Słuchajcie, zbiornik z wodą na Madison Building powinien się nadać. Mówimy tu o tysiącach... Czyli zobacz, on już prawie życia nie ma, ale to chyba jeszcze nie jest koniec akcji. No, to prawda. I tak nie jest dobrze. Unik. Nie było uniku. O, chłopie. Dobrze. Spider-Manie? No to ewidentnie nie jest Spider-Man. Chciałem tylko żyć normalnie, jak inni ludzie. Nie tędy droga, Marco. Dla takiego jak ja, nie ma innej drogi. Ja nie pamiętam, czy on był w pierwszej części. Albo w Milesie, ale chyba był. Uwaga, uwaga, uwaga! Chłopie, dobrze. Pete, co się stało? Jestem na zewnątrz! Po prostu idź dalej, spotkamy się na dachu! Tak, doładuj się, dobrze, dobrze. Czyli strzałka w dół, odnowienie paska życia. A zatem doładowanie. Dobra, jest tam jakiś ziomuś. Całkiem spoko. I on wyglądał trochę jak ten Rhino. Patrz. No to prawda, wygląda. Może nie tak samo, ale... Jakieś tam kolce ma. Jakby był szary, to wyglądałby był prawie idzie się. Prawie, no. Co? Opatrz, co odkryłem. Tylko teraz nie mogę tego pokazać. Bo nie ma tego. No. Zaraz zobaczymy. Chyba jest zajęty. Bez tamtego zbiornika z wodą to będzie długi dzień. Ale tyle życia nam zabrało. Da się doładować w ogóle w dół? Ruszaj się, Miles. Chłopie, nie chcę zginąć. Lecimy, lecimy. Lecimy. Chłopie. Chciałem mieć normalne życie. Jeszcze nie wszystko stracone! Teraz już za późno. Okej. Dobra, ostrożnie. Dawaj, dawaj, dawaj. Okej, teraz mogę to pokazać. Uważaj, uważaj! Konkretnie! I właśnie to chciałem pokazać.
Jaki widzieliśmy poziom trudności? Chyba trzeci z czterech, nie? Czyli łatwo na pewno nie będzie. Jestem Speedem! Wiem! Jesteś na każdym kanale! Jadę do centrum pomóc z zapleczem i zapasami. Wow, 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 wow! Trójkąt kółko, co to jest? To jest to? Nie. Słuchaj, ja z nią porozmawiam. Nowy Jork potrzebuje... Gościa zawinął jak kebaba. Rolo kebab, poproszę. Okej. Oj. Ale 1R1 tam masz. Uważaj. No, myślałem, że to będzie mocniejsze uderzenie. Okej. No to już było dobre. Ale ilu ich tam jest, chłopie? Dobra, znowu jedna rolka. O chłopie, ale ich rozwaliłem. Chłopie, patrz jaki unik. Nara. Konkretna jest ta gierka. Widzowie, wy to widzicie? Widzicie tego Spidermana? Tylko pogarsza swoją sytuację, Marko! Mam co chcieć. O chłopie, Jezus. Tu się dzieje. Dobrze. Dawaj tamtego i pozamiatane. O, dawaj, L1 i kwadrat. Dobra, później pogłówkujesz, Miles. Skup się. Okej, nie jest dobrze. No, ewidentnie. Musisz, wiesz, zerkać, co oni tam ci pokazują, przed trójkąt, kółko i tak dalej. No właśnie o to chodziło. Ej, oni kiedyś się skończą? Respić? Dawaj, tamten znowu stoi. Ale już się uwolnił, dobra. Ej, mam wrażenie, że tutaj poziom rozgrywki chyba będzie wyższy. Wiesz, bo w jedynce aż takiego poziomu nie było. Chodź tu bliżej, chłopie. Bo z tych emocji aż widzę, odjeżdżasz gdzieś tam do innego pokoju. O chłopie. No ten już dobrze nie wygląda. Nie jest dobrze. Ale patrz, zgłodniał chłopak. No i prawidłowo. Ohoho. Co, pozamiatane, czy jeszcze nie? Czekaj. Coś tu się... Nie wygląda to dobrze. No raczej. Nie pozamiatane. Użyj nowych zabawek! O! Nowe zabawki? Czekaj, co to? Trójkąt. Sieciu skrzydła! One pozwalają latać! No ale to jeszcze nie koniec! Marko jest na plaży! Co będzie, jeśli... Konkretnie, na konkretna kartu? Gierka, naprawdę. Chyba właśnie to zrobił! I właśnie, mówiłem, że nie ma rąki, sobie powinien odbudować i zobacz. Uwaga, kółeczko czy tam coś, nie wiem. Urkuj. O, chłop, co zrobił? No tu chyba nie pyku kółko! Albo coś, nie wiem. Musisz się uspokoić, Marko! Krzywdzisz niewinnych ludzi! Unik! Ale mną nie. Nie chcieli słuchać, Marko. Ale sędzia na nic ignorują. Chłopie, dawaj trójkąt! Leciwy, chłopie, to jest to! No chyba nie poleciałeś za daleko. Nie. I znowu Miles gdzieś. Miles przyszedł. Miles? Twój ulubiony. Ja mam wrażenie, że ten Miles to taki chyba potężniejszy troszeczkę. On ma jakieś takie... Ej, no! On jest potężniejszy. O wiele. Czas na dalszy ciąg lekcji. Dawaj, chłopie. Czekaj. Użyj pełnego paska koncentracji, aby się uleczyć. Aha, dobra, czyli możemy się albo leczyć, albo wykonać niszczycielskie wykończenie.
Leczymy się tym w dół. No i chyba musisz się uleczyć, bo masz tylko 40%, więc chłopie X i zaraz od razu w dół. Dobra, i nawalasz. Uważaj! Sporo elektryczności. Co się stanie z napięciem powierzchniowym piasku, jeśli zwiększymy napięcie? No w ogóle ciekawe, jak to się... Nie wiem, czy to nie jest tak, bo chyba w jedynce tak było, że ten pasek się uzupełniał albo podczas tej walki chyba, tak? Za punkty? Nie wiem, jakoś tak to było. Pajęczy grat, L1 kwadrat. Ja pamiętam, że w tej pierwszej części, czy tam w Milesie, to troszeczkę inaczej to wyglądało i te ciosy to się chyba zdobywało w trakcie gry, a tutaj w zasadzie oni wszystko już mają. Wy dwóch. Pięknie. Uważaj, uważaj! Chłop, jaki ma refleks. Oj, 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 oj. Dawaj, dawaj, coś tam by... A nie, dobra, dobra, dobra. Konkretnie, naprawdę. Jaki ten cymbalinio? Dobra, jest, jest tam. Nie ma cymbaliniola. Jest, jest gdzieś tam. Teraz albo nigdy! Dawaj, dawaj, no. Trójkąt. Czego się nie poddacie? Bo przysięgliśmy chronić miasto! I kółko pewnie. Trójkąt. Dobra, teraz pewnie będzie pozamiatane po całości. Znowu. Znowu nasz Miles musi ratować. No. Jak on sobie radził bez tego Milesa wcześniej? A teraz raptem chłop w większych tarapatach i Miles musi go ratować. No chyba, że te potworki są po prostu silniejsze. Nie są. Patrz, 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 patrz. Dawaj, L1 kółko. O, chłopie. No ale widzisz, sam by tego nie dał rady, to musiał Miles mu oczywiście pomóc, ale... Potężne uderzenie. Jest git. No i nauka pływania. W ogóle jak to wygląda, jak jakaś Sahara. Okej. Piasek? Wszędzie. Pewnie w majtach ma pełno piachu. O, nie. I o to chodziło. Ha! Marco, będzie dobrze. Nic nie jest dobrze. I to od dawna. Jeśli potrzebujesz pomocy, to nam powiedz. To wy będziecie potrzebować pomocy. Ten czarny kostium chyba ładniejszy, co? To ładniejszy trochę. Ej, właśnie, nie wiem. W jedynce było pełno kostiumów. To jak tutaj będą takie na wypasie jak tam, konkretnie, będzie konkretnie, chłopie. Na to liczę. W sumie kilka lat minęło chyba od tej pierwszej części, czy tam od tego Milesa. No, chłopie, chyba dwa. Dwa lata, myślisz? No, od pierwszej części. Czekaj, 6 miesięcy temu. Widzowie, co tu się wydarzyło właśnie? Nasz Spider-Myk właśnie spadł. Tu się krew... Widzowie, jeżeli to będzie zbyt brutalny film, to go pominiemy i widzimy się za chwilę. Ale sprawdźmy. Okej. Okay. Dobra, nic wielkiego tam się nie wydarzyło, ale woleliśmy to pominąć. Gra co prawda od lat... 16. Ale... Myślę, że każdy może w nią grać, pomijając tego typu scenki. Pete, widziałeś? Chłopie, koparka na koparce, pełno koparek, pełno piasku. Co ty zrobił? No tamten przecież, patrz le piachu. A no tak! Jest, Pudzianowski. Spokojnie, będzie dobrze. Tak, masz rację.
Hej, Ganki! Wiem, wiem. Sieć padła w całym mieście. Co się dzieje z przychodzącymi zgłoszeniami? Ty, trafiają Spider-Man mówi, ale... sieć padła w całym mieście. Znaczy to nie Spider-Man, tylko tamten zrobić. Powiedział, no. ale akurat Spider-Man mówiący o sieci, która padła, podejrzane. Zanim apka padła, widziałem prośbę o pomoc od kogoś na rogu Liberty i Broadway. I dobra widzowie, w zasadzie jesteśmy chyba już po pierwszej misji, więc sprawdźmy co tam się będzie działo i za chwileczkę myślę, że pierwszy odcinek będziemy kończyli. L2, R2, dobra. I X, pyk. Marco, co w ciebie wstąpiło? Tam jest. Mam cię, trzymaj się. Dobra, tu się daleko nie rozpędzajmy. Też nie chcemy tych odcinków robić zbyt długich, ale na pewno sporo tych odcinków będzie, tak coś czuję. Jednak Spider-Man to długa gra. Mam nadzieję, widzowie, nie będziecie się z nami nudzili, bo naprawdę to jest mega gierka. Ej, a jest napisane, co teraz trzeba zrobić, bo byśmy... Nie, nie ma. Bo byśmy zobaczyli, co tak naprawdę nas czeka. Czekaj, jak ktoś cię tutaj chyba wołał. A weź się obróć. Okej. Rozmawiałem z pobliskim posterunkiem, ale linia padła. Musimy się tam przebić, żeby pomóc rannym. Okej. Robi się. Czyli co? Aha, dobra. Widziałeś? Musisz się cofnąć trochę. I ją przyciągnąć. Ej, tego nie było, nie? W jedynce. No, tego nie było. Ewidencja. Nie, no jest dobrze. Panie Parker, musi mi pan pomóc postawić apkę na nogi. Co mam zrobić? Czekaj, daj im przejechać, chłopie. Okay. Tu oni w końcu się rozmyślili. Dobra, jadą. Komunikacyjna zostanie przywrócona dopiero za kilka godzin, więc stworzymy... Przyjechaliby Spidermana i koniec gry. Dawno ją zaplanowałeś? A, marzę o tym chyba od 7 klasy, a zaplanowałem jakieś 2 minuty temu. Szybszy niż auto. Spiderman. Chłopie, lecimy tam szybko. Nie. Patrz na to. Co to się zadziała? Jak to zrobić, żeby się nie narobić? Po prostu wsiąść sobie na ambulans i jedziemy, nie? Jupi! Czy oni chociaż w naszą stronę jadą? No, chyba nie. A. Tam się ktoś z piachu wygrzebuje, a on go prawie koszem na śmieci walnął. Ej, w ogóle jak oni jeżdżą? I patrz jak Spider-Man się stoi. Nie. Ej, ta druga noga stała na niczym i stoi! Słuchaj, chłopie, to jest Spider-Man. Ej, on chyba jedzie w naszą stronę. Czyli? No tam gdzieś, zobacz. Dobra, lecimy, chłopie, 286 metrów, lecimy z tematem, albo pokaż. Ja sobie polatam troszeczkę i sprawdzę, co tu się dzieje. My w zasadzie i tak. Bo to na dachu jest! No to czekaj. Ale czekaj, to muszę tu chyba lecieć. Tam coś nie bardzo chciał. Ej, co jest? Jest! Czekaj. A, dobra, bo ja źle skręciłem, to jest tu. Co to w ogóle jest? Jakiś startup wykorzystuje czujniki pogodowe i te wyrzutnie do badań nad środowiskiem. Dobra, jestem i co? Wejdź za to. Tak, rozmawiałem z jego szefem. Dobra, wiem, pewnie ten musi skończyć gadać i dopiero będziemy mogli. Tak zawsze było. No, otóż to. Dobra, mów co robisz. Masz drukarkę 3D wbudowaną w wyrzutnie sieci, prawda? Musisz coś szybko wydrukować. Wysłałem schematy. Mam je. I co? My nie szpiegujemy ludzi. O, nie, nic z tych rzeczy. Mieszkańcy będą wysyłać zgłoszenia, a one trafią do tych dronów. Nazwałem je drony rozpoznawcze urbanistycznego habitatu. DRUH. Mam nowego drucha? Tak jest! Ty ładny, nie? No ładny! Chłopie! Tak, to jak mam go odpalić? Wykrywam sporo innych sygnałów, więc...
proszę podążać trasą, którą zaznaczyłem. Wtedy sygnał będzie lepszy. Ty, ale nie mogę się ruszać. Wystrzel drona. O. Uuu, chłopie, lecę, lecę. Ej, jest dobrze, ale nie, nie jest tak łatwo, jak myślałem. Oh. Lokalna sieć powinna działać. Dam znać użytkownikom. Zgłoszenia powinny zacząć spływać lada chwila. To. Oh. Dzieje się. Udało się. Wracamy do gry. Dobra, ja myślę, że to jest ten moment. Ja myślę, że to jest ten moment, gdzie po prostu kończymy na dzisiaj. Chociaż jestem mega ciekawy, co będzie za chwilę, tak szczerze mówiąc. Ale dobra, zdobywamy jakieś punkty umiejętności. Czekaj, drzewko umiejętności, jeszcze sobie to sprawdzimy. Czekaj. No. A, nie ma na razie. Czekaj. Jeszcze chyba nie ma, no. Ale to muszę to kupić? Chyba muszę, no. No, chyba. I patrz. Czyli jest dla Milesa, jest dla naszego Spidermanka i dla nich dla jednego i drugiego. Czekaj. Naprawdę na razie tutaj żadnego stroju nie widzę, niestety, ale są zdolności, poczekaj. Dobra, widzowie, tu się będzie działo więcej niż myślę. Mapka też nie jest mała. O, chłopie. Oj, chłopie, weź to oddal! Na maksa to. To już jest na maksa oddalone. Ale jeżeli. Tak, ale jeżeli patrz co tu się dzieje, chłopie. W sumie ta mapa chyba jest podobnej wielkości jak w jedynce. Chłopie, to jest dwa razy większa mapa. Ale tam się działo. Chłopie, patrz! Tutaj jeszcze jest dalej mapa. Nie, to już chyba jest. Ja wiem, to pewnie będzie znowu jakiś dodatek, tak jak wcześniej był Miles Morales, tutaj pewnie znowu coś wypuszczą. My widzowie ze względu właśnie na tą grę kupiliśmy dopiero niedawno PlayStation 5, żeby móc wam tą grę pokazać, żebyście mogli w nią sobie zagrać z nami. I mam nadzieję, że kolejna część wyjdzie niebawem. Dobra, czyli co? Było fajnie. Poczekaj. Dobra, jest jakieś włamanie, ale to włamanie będzie musiało już poczekać. Mam nadzieję, że odcineczek wam się, widzowie, podobał. Jeśli tak, to oczywiście zostawiajcie łapeczki w górę. No i widzimy się za chwilę w kolejnym odcinku, także trzymajcie się. Cześć!